W ostatnim meczu sezonu Olimpia Grudziądz podejmowała drużynę z Olsztyna, z którą wygrała 2-1. Po meczu kibice mogli uścisnąć dłoń klubowych zawodników. Niektórym się poszczęściło i dostali nawet koszulki. Olimpia Grudziądz kończy sezon na 9 pozycji w tabeli i jak mówi Michał Wróbel, jest duży niedosyt. Chcieliśmy wygrać, żeby utrzymać te 9 miejsce w tabeli. Wiadomo, nie to, co zakładaliśmy przed sezonem, ale no, chcieliśmy już te 9 utrzymać, a nie spaść w najgorszym wypadku na 12 miejsce. To już by było naszą naprawdę porażką już bardzo dużą. A tak jest 9, jest duży niedosyt. Ale pokazaliśmy w końcówce, że w piłkę grać potrafimy. W 3 mecze zrobiliśmy 7 punktów. Więc szkoda, mieliśmy mały, jakby to powiedzieć, niewład możliwości naszych w połowie sezonu i dlatego to 9 miejsce, no na, tak nasze miejsce to jest tak okolik, w tym roku gdzieś 5 miejsce to było na to, co nas było stać na pewno. Michał Wróbel jest nietypowym zawodnikiem. W tym sezonie z pozycji bramkarza zdobył aż 2 bramki. Te bramki to będą mi się śniły już pewnie do końca życia, tak? No coś tam, jak tam w historii się zapisałem, z czego jestem bardzo zadowolony. No sezon pod względem bramek dla mnie jest najlepszy. No jakby była jedna, też by był najlepszy, no bo w życiu nie strzeliłem z gry bramki, tam z karnego się nie liczą. No a nasz sezon, podsumować swoją grę, mogę ocenić jako pozytywną. Zawsze może być lepiej, ale za dużych pretensji do siebie nie będę miał. Czy motywacji nam nie brakuje, bo każdy z nas gra dla własnych rodzin, naszych następnych kontraktów. To nie jest, że to jest, że gramy o nic, tak? My gramy dla tych kibiców, którzy przychodzą. Też by mogli powiedzieć, mecz o nic, to też nie przychodzimy, tak? No i przychodzą, to staramy się grać dla nich, no nie zawsze wychodzi. Ale pokazaliśmy, że w większości meczach, że bardzo dobrze to wyglądało i warto przychodzić na nasz. Po ostatnim meczu pierwszoligowym w tym sezonie mecz zakończył się wynikiem 2-1 dla grudziąckiej Olimpii. Na stadionie zasiadło około 2,5 tysiąca widzów. Gośćmi są tradycyjnie trenerzy obu drużyn, pan Zbigniew Kaczmarek, trener Stomilu Olsztyn i pan Tomasz Asenski, trener Olimpii Grudziądz. Poprosimy trenera gości o podsumowanie dzisiejszego spotkania. No muszę powiedzieć, że było to dobre spotkanie, tak? Sporo było sytuacji. Myślę, że z gry to bardziej chyba nam się te punkty należały, ale taki jest futbol. Tydzień temu w Gdyni to my mieliśmy szczęście i wygraliśmy spotkanie. Taki jest futbol, on nie zawsze jest sprawiedliwy i dzisiaj potwierdziło się to. Ja nie jestem jakby załamany tą porażką, ona nie powoduje żadnych zmian jakby w tabeli. Utrzymujemy się w lidze i za to chciałbym podziękować swoim chłopakom, którzy naprawdę wykonali ciężką robotę w okresie przygotowawczym i pokazali, że naprawdę drzemią w nich bardzo duże możliwości, mogą grać jak równy z równym z każdym przeciwnikiem w tej lidze. I mam nadzieję, że tak będzie dalej, że będzie właśnie progres w następnym sezonie. To jest bardzo ważne. Dzisiaj pokazaliśmy również, że jest to dobry zespół, że mimo kilku ubytków, podobnie jak w Olimpii, to ten mecz mógł się podobać publiczności. Jak na mecz o pietruszkę, to powiem, że było i zaangażowanie, i walka, i właśnie gra z polotem. Także bardzo mi cieszy dyspozycja jakby zespołu na koniec sezonu i to ten. I jeszcze raz właśnie chciałem podziękować wszystkim moim współpracownikom i zawodnikom za ogromne osiągnięcie, bo mieliśmy tylko 13 punktów po rundzie jesiennej i to naprawdę jest dobry rezultat dla Stomilu i myślę, że ten klub będzie dalej się rozwijał tak jak tego wszyscy oczekują. Dziękuję bardzo. Grę w tym sezonie to ogrywając takie marki jak Pogoń Szczecin czy Lech Poznań, narobiliśmy sobie takiego apetytu i potem każde niepowodzenie było bardzo negowane przez i bardzo krytycznie oceniane. I tu chciałbym powiedzieć, że cały czas będę się utwierdzał w tym, że to jest sport. Mieliśmy założenie, żeby grać bezpiecznie w tej lidze, żeby zbudować zespół, który był kompletnie zmieniony, można powiedzieć, w rundzie letniej, kiedy ja obejmowałem to stanowisko i szereg zabiegów poprzez trening miało spowodować, żeby ten zespół grał lepiej, żeby utrzymał się bezpiecznie, żeby nie było stresujących sytuacji jak w roku poprzednim. I to z pewnością się udało, aczkolwiek wracając do tamtych spotkań, które zostaną na zawsze wpisane w historię tego miasta, czy pojedynek w ćwierćfinale z Legią Warszawa, to na pewno pozostaje niedosyt, bo potencjał tego zespołu, kiedy do dyspozycji miałem wszystkich zawodników, był
dość duży, tak? Był dość duży, był na pewno nie gorszy niż innych sześć zespołów, które zajęły pierwsze sześć lokat w tej lidze i myślę, że spokojnie my moglibyśmy się pokusić o takie miejsce. Odnośnie dzisiejszego meczu to trudno jest zmotywować zespół, kiedy każdy ocenia się krytycznie, tak? Ja powiedziałem zawodnikom swoim, że pierwszą jakby ocenę zaczynam od siebie i każdy z piłkarzy miał na pewno niedosyt, wiedział, że to miejsce jakby powinno być wyższe, patrząc z perspektywy, że potrafiliśmy wygrywać z najlepszymi. No to kiedy, nie wiem, możliwym po osiągnięciu zwycięstwa wariantem jest dziewiąte miejsce w lidze, to jest to szalenie trudne, tak? Jest to szalenie trudne, bo ten prestiż oczywiście jest bardzo ważny, ale ta motywacja jest na pewno utrudniona, aczkolwiek groziło nam opuszczenie tej pierwszej połowy tabeli i to było jakby punktem kulminacyjnym, który w ten sposób próbowałem przekonać swoich zawodników, że zawsze może być jeszcze gorzej, tak? Że trzeba patrzeć, co będzie w przód, trzeba maksymalnie zrobić wszystko, żeby osiągnąć jak najlepszy wynik i to dziewiąte miejsce na nieszczęście po walkowerze gdzieś tam, który dostała Miedź Legnica. Liczyliśmy wcześniej, że jeszcze możemy o tą ósmą lokatę się bić, ale niestety piłka jest tak brutalna, że czasami kontuzje, inne czynniki, które składają się na wynik, tak, na sukces, bo piłka nożna składa się z detali, zawsze podkreślam to piłkarzom, jeżeli jeden z nich nie jest do końca dopięty, no to zawsze ta wypadkowa błędu jest dużo wyższa. Odnośnie samego spotkania, to pierwsza połowa była grą wyrównaną, sytuację z dwóch stron i troszeczkę po przerwie, gdzie w szatni powiedziałem piłkarzom, zostało nam ostatnie 45 minut, 33,5 kolejki za nami, trzeba teraz dać z siebie wszystko, żeby zrobić więcej, żeby strzelić gola, a tu na nieszczęście popadliśmy w taki dołek między 50 a momentem, kiedy zrobiliśmy bramkę i tu troszeczkę opatrzność czuwała nad nami. Robiliśmy analizę meczu zespołu z Tomi Lożytem, to między innymi zgromadziliśmy na wideo sytuacje, które marnowała Arka, tak, w meczu, tak jak trener powiedział tydzień temu i tam opatrzność była ze Stomilem. To w tym momencie szczęście dopisało nam, że nie straciliśmy gola, bo byłoby na pewno szalenie trudno odrobić, bo taka jest ta liga, że kto strzela pierwszy bramkę, ten ma ten handicap i wtedy potrafi skontrować. Dziękuję wszystkim zawodnikom na gorąco, nie wiem, na podsumowanie pewnie przyjdzie czas, ale fajnie, że udało nam się zwyciężyć, bo powiedziałem przed meczem, jak stare przysłowie mówi, prawdziwą mężczyznę poznaje się po tym, jak kończy, nie jak zaczyna. Zaczęliśmy źle, porażką w Świnoujściu, tą ligę zamykając tylko rozrywki ligowe i na szczęście udało nam się zakończyć to zwycięstwem ze Stomilem. Jestem zadowolony z tych trzech punktów. Okazję miał się zaprezentować młody adept piłki nożnej Jędrzej Woźniak, kontuzja Michała. Nie chcieliśmy ryzykować do końca, nie czuł się na tyle pewnie, żeby mógł kontynuować. Ta bramka, która zdarzyła się temu chłopakowi, to na pewno był to stres, szalony stres, bo ten przeskok z lig młodzieżowych, z juniorów jest tak ogromny, obłędny, jaka to jest pozycja, a pozycja bramkarza jest newralgiczna i ten stres przełożył się na taką nieszczęśliwą interwencję. Na osłodę, mówię, na obronę tego chłopaka powiedzieć tylko tyle, że żeby się nie załamywał głowę do góry, bo widziałem go wiele razy w treningach i nie widziałem jeszcze tak słabej interwencji tego chłopca, dlatego teraz to, co złe, już myślę, że za nim i na pewno musi patrzeć optymistycznie. Każdy mu to wybaczy. Gdyby wynik był inny i stracilibyśmy punkty, na pewno nie podeszlibyśmy do tego tak łaskawie, tak?